Andrzej, jeden z odcinków trasy rowerowej wieje, ale nie tak mocno, jak legendy głoszą, te crosswinds tutaj. A no te crosswind nabierają na sile dopiero około 10-11, jeszcze jest za wcześnie trochę, ale już widać różnicę między tym, co było pół godziny temu, a teraz, że wiatr przybiera na sile. Powiedz mi, gdzie jesteśmy? Jaki to jest moment trasy rowerowej? Jesteśmy około 40 km od startu trasy rowerowej i u podnóża góry skręcamy do Chavi, miejsca nawrotu trasy rowerowej. Ten słynny podjazd do Chavi, który jest długości około 15-16 km. Jakie nachylenie tego podjazdu? Nachylenie nie jest duże, około 5-7%. Panowie, nie zazdroszczę wam, bo jest chyba 140 stopni gorąca. Powietrze tutaj stoi akurat. Jesteśmy w takim zagłębieniu i część podjazdu pod Chavi. Wszyscy się go boją, co Andrzej? No to jest najtrudniejszy odcinek trasy. W tej chwili jesteśmy na jakimś czwartym, piątym kilometrze tego podjazdu. A cały podjazd to dokładnie około 16 mil, czyli blisko tu 30 kilometrów. Ale stromy nie jest. Nie jest stromy, ale po prostu podjazd składający się z takich górek, hopek, ale cały czas jedziemy do góry i ogólnie procentowo to jest około 5, może 7%. No i jak się zjeżdża, to prędkość można 70 km spokojnie na godzinę rozwinąć. Przed chwilą Rafał jechałeś na treningu, wracasz, to jeszcze wiatr masz w plecy. Tak, w drodze powrotnej tak, ale pod górę, na podjeździe czuć crosswindsy i tutaj właśnie miałem przykład dzisiaj. Ogólnie dzisiejszy dzień jest super, uważam, po tym poprzednim naszym treningu. Ten jest naprawdę niezły, mimo tego, że zaczęło wiać. Czym bliżej Chavi, tym bardziej wieje i tym bardziej czuć crosswindsy. No i to jest niesamowite, bo czasem rower jest bokiem postawiony przez cały czas. Przypomniałem sobie, że nie można kierownicy trzymać na sztywno, tylko trzeba ją trzymać luźno i nie walczyć z tym wiatrem, tylko po prostu jechać do przodu. A jak się jechało ten podjazd tutaj, to widzicie? Wiesz co, całkiem nieźle. Byłem zadowolony, bo tak jak mówię, po tym pierwszym treningu, gdzie było naprawdę mega wiecznie, to się przeraziłem. Natomiast teraz jest tak, jak powinno być, tak jak książka pisze. No dobra, ale są jakieś takie właśnie książkowe porady co do tego, jak się powinno taki podjazd ten do Chavi pokonywać, czy nie? Trzeba zachować spokój, bo po ukończeniu tego podjazdu mamy jeszcze do końca trasy rowerowej 80 km i te najsilniejsze crosswind są jeszcze przed nami,